Do spraw ziemskich przechodzimy, proszę pana. Chodzi bowiem o stan polskich linii lotniczych LOT, stan ten materialny, no i także o, chcemy powiedzieć o pierwszym rejsie drogiem liniarem bardzo ważnym do Seulu. Otóż ten rejs odbył się w poniedziałek, no i teraz czekamy na powrót samolotu po tym pierwszym locie, w którym na pokładzie samolotu byli polscy ministrowie, przy okazji właśnie rozmowy też z premierem Republiki Korei, z wiceministrem spraw zagranicznych oraz ministrem zjednoczenia. To tak tyle na początek, a naszym gościem jest pan minister, poseł pan Maciej Małecki, wiceminister Skarbu Państwa. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja i od razu zastrzegam, że ja akurat rozmawiam z Warszawy, bo pracuję w Sejmie, ale rzeczywiście, tak jak ojciec mówił, mocna delegacja na pokładzie Dreamlinera udała się do Seulu. No jak pierwsze coś, jak przeczytałem tę informację, mówię, telefonuję do pana, bo pamiętamy kilka dobrych audycji, kiedy pan był obecny jako poseł i mówił właśnie o problemach polskich linii lotniczych i nie tylko, jako ten słaby bardzo punkt i ciągle trzeba było dokładać, końca nie było. Teraz widzimy, że jest jakieś odbicie. Od razu powiem, LOT nadal jest w sytuacji niełatwej, natomiast wiele działań, które zostało podjętych od stycznia tego roku w spółce, wyprowadziło LOT z sytuacji takiej dramatycznej. Powiem tak, że LOT, otwarcie połączenia do Seulu, z którym spółka wiąże duże nadzieje, to jest kolejny krok w całej palecie działań, jakie mają miejsce w spółce od początku tego roku. Dość powiedzieć, że tylko od stycznia do dzisiaj spółka otworzyła 22 nowe połączenia, w tym dwa połączenia dalekiego zasięgu. To jest Tokio i to jest Seul. I tym działaniom towarzyszą też prace z zapewnieniem nowej floty i mówimy o flocie średniego zasięgu, czyli najnowsza generacja samolotów Boeinga 737. LOT podpisał umowy leasingowe na 10 samolotów klasy 737. Trwają też, finalizują się umowy dotyczące leasingu na kolejne Dreamlinery. Do tego została uszczelniona polityka wydatkowa w spółce. Do minimum zostały zredukowane nakłady na usługi zewnętrznych firm doradczych. Myślę, że słuchacze Radia Maryja mają rozeznanie z wielu audycji, jak poprzez różne firmy doradcze mogły wyciekać pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. I wzrost operacji LOT, wzrost liczby połączeń to też ma przełożenie na wynik na działalności operacyjnej. Mam nadzieję, że koniec tego roku będzie dla LOT-u pozytywny, ale wracając do początku naszej rozmowy, do wywołanego przez ojca połączenia do Seulu, to trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ważny dzień dla naszego narodowego przewoźnika, ale nie tylko dla LOT-u, bo my traktujemy to połączenie także jako szansę na nowe kontrakty dla naszych przedsiębiorców, na ożywienie rozwoju gospodarczego. I na zacieśnienie współpracy z Koreą, bo na pokład Dreamlinera weszli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, wiceminister rozwoju, mój kolega z resortu skarbu, wiceminister Mikołaj Wild, ale także polecieli tym lotem polscy przedsiębiorcy z sektora IT, z branży chemicznej, spożywczej, kosmetycznej. I oprócz tego, że z LOT-u do Seulu i z powrotem odbędą się spotkania z przedstawicielami koreańskiego biznesu, wezmą udział w forum gospodarczym w Seulu. I wszystko po to, żeby to połączenie, oprócz tego, że ma być korzystne dla LOT-u, ma sprawić, że LOT będzie atrakcyjnym przewoźnikiem dla naszej części Europy, będzie też takim impulsem ożywiającym współpracę gospodarczą. Bo rząd Rzeczypospolitej Polski, tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, bardzo mocno stawia na pomoc dla polskich przedsiębiorców, na wsparcie dla naszych przedsiębiorców w dobrych kontraktach z biznesem na całym świecie. A Polska dla Korei jest bardzo ważnym punktem. My jesteśmy głównym partnerem Korei Południowej wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej i mamy piąte miejsce w całej Europie.
ale pracujemy dalej, żeby to poprawiać. Bo powiem szczerze, tak dla mnie, może mam na pewno zbyt ubogą wyobraźnię, jeśli chodzi o loty, przeloty, że każdego tygodnia czy razy w tygodniu będzie wypełniony samolot do Korei. Kto ma latać właśnie? A to jednak biznes i tutaj przedstawiciele firm na pewno zapełnią pokład. Celna uwaga, ojciec. Natomiast tak, to jest działanie skierowane na to, żeby port lotniczy w Okęcie, główny port w Polsce, stał się atrakcyjnym miejscem przesiadkowym, czyli tak zwanym hubem dla tych podróżnych z naszej części Europy, którzy będą woleli przesiadać się na lepsze połączenia w Polsce niż na zatłoczonych lotniskach zachodnioeuropejskich. Tak myślę, że na pewno Czechy, Słowacja, Węgry nawet, prawda, tak, Rumunia. Także Duńczycy, to jest istotne dopracowanie rozkładu, bo loty do Seulu będą odbywały się w poniedziałki, środy i soboty. Lot we współpracy z portem lotniczym Okęcie chce skusić pasażerów tym, że będą bardzo komfortowe przesiadki, na przykład czas przesiadki z Wilna, z Pragi czy z Budapesztu ma wynosić jedynie 40-50 minut. To potencjalnym podróżnym pozwoli zaoszczędzić nawet kilka godzin wobec tych ofert, które oferują dzisiaj inni europejscy przewoźnicy. I to są atuty, które chcemy pokazać jako Polska, bo dzisiaj na trasie Polska-Korea Południowa podróżuje około 30 tysięcy osób, ale z całego regionu, z naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej mówimy już o 350 tysiącach podróżnych, a prognozy mówią o tym, że co najmniej ta liczba wzrasta 8% w skali rok do roku. I teraz stąd lot, port, Okęcie, ale my również też liczymy na to, że 10-godzinny komfortowy lot Dreamlinerem z Warszawy do Seulu będzie atrakcyjny nie tylko dla naszych rodaków, nie tylko dla naszych turystów, dla naszych przedsiębiorców, dla Koreańczyków, ale również dla naszych sąsiadów, tak jak wspomniałem, z południa Europy, z Europy Środkowo-Wschodniej, czy tych, z którymi graniczymy przez Bałtyk, którzy będą woleli są naszymi sąsiadami. Tak. Panie ministrze, pytanie takie może trudne, bo może trochę coś śmieszne, ale kiedy wreszcie będziemy mogli powiedzieć, że spółka PLL jest bezpieczna, jest samowystarczalna, jest po prostu, no, nie zachwieje się, nie chwieje się. Ojcze, chcielibyśmy, rynek lotniczy jest bardzo trudny. To jest konkurencyjny rynek, na którym LOT przez wiele lat był w defensywie. I przypomnę, to słuchacze też o tym wiedzą, bo dzięki Ojcu i Radio Maria wielokrotnie rozmawialiśmy na antenie o tych sprawach. To jest długi proces. I ten proces doprowadzenia lotu do stanu silnego europejskiego przewoźnika musi potrwać. Ale my zamiast opowieści, którymi byliśmy karmieni w poprzednich latach, o wielką otwartości, my skupiamy się na wielu drobnych, ale bardzo ważnych krokach. Przypomnę tylko, że w ostatnich kilku latach lot, który został wpędzony w gigantyczne długi, w gigantyczną stratę, stracił wiele obszarów, wyprzedanych obszarów działalności, na której mógł zarabiać. I z jednej strony pogłębiała się zapaść lotu, z drugiej strony pomysłem na ratowanie za czasów Platformy i PSL-u było wyprzedawanie majątku lotu. Dzisiaj lot jest dźwigany tak naprawdę od zera. Nawet już nie ma tej możliwości udzielenia pomocy publicznej, bowiem ponad pół miliarda złotych zostało przekazane za czasów Platformy i PSL-u, kiedy już nie dało się inaczej ratować lotu. A przypominam to, ja wielokrotnie o tym mówię, że w 2007 roku, kiedy zarząd lotu był wskazywany przez
rząd Prawa i Sprawiedliwości, wynik za 2007 rok był plus 72 miliony złotych. W kolejnym roku, kiedy ci ludzie zostali zwolnieni przez Platformę i wzięci zostali tak zwani menedżerowie z nominacji Platformy, wynik spadł na blisko minus pół miliarda złotych. Wiele działań, wiele złych decyzji i brak nadzoru. I dzisiaj to wszystko zmieniamy. To są małe sukcesy, działania może niespektakularne, takie jak na przykład uszczelniona polityka wydatkowa, czy wspomniane przeze mnie ograniczenia na wydatków na usługę zewnętrznych firm doradczych, negocjowane nowe kontrakty na leasing samolotów. To nie są spektakularne działania, ale one są bardzo ważne i to ma tworzyć stabilny fundament pod rozwój naszej spółki. Podobnie jak otwieranie kolejnych dalekosiężnych połączeń, które liczymy, że będą rentowne, że zarząd spółki bardzo wnikliwie analizuje i wybiera te kierunki, na których będzie można nie tylko zainteresować Polaków, ale także polskich, naszych sąsiadów z innych krajów, którzy będą w Warszawie widzieli lidera połączeń na konkretnych dalekich kierunkach. Czyli możemy powiedzieć, że kolejna mała może, ale odsłona dobrej zmiany, także tutaj to określenie jak najbardziej pasuje. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze nie jedną okazję rozmów na takie może nie bardzo głośne, nie bardzo spektakularne i medialne tematy, ale istotne w wyprowadzaniu naszego narodowego przewoźnika na dobrą drogę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan wiceminister Skarbu Państwa Maciej Małecki. Dziękuję bardzo panie ministrze za rozmowę. Dziękuję. Z panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie i za chwilę kolejna sprawa. Kolejny temat też w tej części audycji Aktualności Dnia. Polaków, zwłaszcza tych, którzy tam są za krótko, żeby się starać o rezydentury. Same skandale, proszę Państwa.